Dobrze, to idziemy w to. Słuchajcie, kochani. Biorąc pod uwagę wszystko to, o czym rozmawialiśmy, o tym, że zatrzymywaliśmy się i uczyliśmy się być ze sobą w tej ciszy, która nie jest dźwiękiem głuszy, a jest dźwiękiem naszego ja zgoczącego umysłu i też takiej niewysłuchanej duszy. Rozmawialiśmy o tym, żeby zatrzymywać się też w niewygodzie, żeby patrzeć, co w ta niewygoda do nas mówi. Rozmawialiśmy też o takiej przestrzeni utrzymania i tego, co trudne, i tego, co piękne. Nazywaliśmy to rezyliencją, takie dość nowe słowo w języku polskim, ale już istnieje. Przynieśli je tutaj z Ameryki, takiej po prostu wytrwałości, takiej siły, takiego mięśnia bycia i w trudnych sytuacjach, ale też w pięknych sytuacjach. Ostatni live rozmawialiśmy m.in. o tym, że umysł lubi mieć rację i nieważne, gdzie ta racja nas będzie prowadzić, choćby na końcu tej racji było to, że jest, z nami jest coś nie tak, ale po prostu nasz umysł miał to przekonanie przez wiele lat, więc jak znajdzie na to dowód, to się cieszy jak szalony i po prostu nie rozumie, że nas tym bardziej krzywdzi niż cokolwiek. I biorąc pod uwagę, że my już naprawdę dużo tematu zrobiliśmy w takiej samoświadomości, w takim rozglądaniu się po wnętrzu swojego istnienia, to ja bym chciała, żebyśmy... Aha, i rozmawialiśmy ostatnio o bardzo ważnym temacie, bo rozmawialiśmy o szczęściu i o tym, żeby szukać swojego szczęścia i o tym, jak byliśmy dziećmi, to nam sprzedali taką, wiecie, taką receptę, bo dobrze chcieli, bo sami taką dostali, to i podawali dalej z pokolenia na pokolenie taką receptę na szczęście, na dobre życie, na takie życie, żeby nam dobrze było i żeby ludzie nie gadali. Takie, wiecie, wtedy i wtedy idziesz do szkoły, wtedy i wtedy idziesz na studia, wtedy i wtedy idziesz do pracy, wtedy i wtedy rodzisz dzieci, taki i taki kupujesz dom, w niedzielę chodzisz do kościoła i to taki i tak ubrany, musisz mieć taki samochód. Jak wszystkie te puzzle uzbierasz, to będzie picuś glancuś i po prostu będziesz szczęśliwy. No i wielu z nas pracę domową odrobiło i na koniec końców i tak coś tam na tej planecie się działo. Wielu z nas nie wszystkie puzzle zebrało i myśli, okej, może jak już te wszystkie puzzle zbieram, to już nigdy nie będzie wiało i chwiało na tej planecie Ziemia. No ale doszliśmy wspólnie do wniosku, że trochę ta recepta nie do końca tak działa, że na tej planecie Ziemia jesteśmy w przestrzeni dualności, że tutaj jest i tak i tu będzie czasami wiało i chwiało i będziemy też szczęśliwi, ale rozmawialiśmy też o tym, że teraz w dobie internetu i w dobie social media i w czasach, gdy mamy dostęp do żyć tak wielu ludzi, którzy pokazują nam tak naprawdę skrawki swojego życia, ale najczęściej pokazują skrawki tego życia ułożonego w szczęście i pokazują nam, jak oni do tego szczęścia dochodzą, a przez to, że my po pierwsze nie byliśmy uczeni od dziecka, żeby zaglądać do siebie i do swojego szczęścia, bo recepta była gotowa już dla większości z nas, więc my mamy już taki nawyk chcący, niechcący patrzenia i szukania tego szczęścia i tej recepty u innych. Najpierw dostaliśmy to w spadku od pokoleń, później teraz dostajemy to w spadku z social media. I też rozmawialiśmy o tym, żeby tak siebie w tym wszystkim szukać, żeby tylko dlatego, że Kasia jest szczęśliwa, bo kamperem jedzie dookoła Ameryki, a Krzysiek jest szczęśliwy, bo ma swój ogródek i pieni grządki, to nawet jak nas to zachwyca i nam się to podoba i nas raduje oglądanie, jak on te grządki tam przebiera i ma swoją sałatę i swoje pomidorki i w ogóle, a ona sobie po prostu piękne zdjęcia cyka w tej przyczepie, to choć my to kochamy, to chcemy się też zapytać, czy to jest nasze, że cieszymy się z ich szczęścia, uczymy się cieszyć z ludzkiego szczęścia, inspirować się tym, że drugi człowiek robi coś, co kocha i stawia się i że właśnie kreuje tą swoją receptę na szczęście, ale też zaglądać do siebie i do tego, co to dla nas znaczy. Czy tylko dlatego, że to im daje szczęście, to znaczy, że to nam szczęście da. I my wiemy, że to z pozoru brzmi prosto, ale tak naprawdę my wiemy, że nie raz, zwłaszcza jak mamy słabszy dzień i wchodzimy na te social media i Krzysiek, Karolina i Kaśka i Krycha są szczęśliwi i każdy u siebie, a my trochę nieszczęśliwi u siebie, to my czasami nie wiemy w ogóle, my potrafimy się zdołować cudzym szczęściem, choć ono w ogóle blisko naszego nawet nie stało, tak? Więc chcemy bardzo gdzieś tak dbać o to swoje szczęście i jeżeli jesteśmy w momencie swojego życia takim teraz, że na przykład my nie wiemy, co jest nasze i gdzie to nasze szczęście jest, no to każdego dnia gdzieś znajdować przestrzeń, żeby tego szczęścia szukać, żeby testować i patrzeć, a czy to moje, a czy to nie moje, czy to moje, czy to nie moje.
I dziś w odniesieniu, w takim długim, długim tutaj wprowadzeniu, w odniesieniu do tego wszystkiego, co już było, chcemy dodać do tych tematów balans. Balans w takim aspekcie, wiecie, jak nam często mówią, w ogóle są w rozwoju, na terapii, sami sobie mówimy, że potrzebujemy trochę balansu, że potrzebujemy zbalansować, że potrzebujemy więcej tego albo więcej tego. Ale często nawet balans, którego my szukamy albo do którego dążymy, jest nie nasz. Nie jest podyktowany takim zajrzeniem do siebie i zobaczeniem, co u nas jest w niebalansie i co potrzebuje trochę, czego potrzebujemy trochę więcej zrobić, czego potrzebujemy trochę mniej zrobić, gdzie ten nasz balans jest, bo ten balans też jest indywidualny, a on jest ważny. Wiecie, my potrzebujemy i każdy z nas. I znowu, przez to, że my, choć jesteśmy bardzo do siebie podobni, bo z jednego gatunku, to tak naprawdę jesteśmy naprawdę różni. I dla każdego z nas ten balans będzie znaczył co innego. Choć jest teraz wiele, ale to wiele przepisów na to, o której wstawać, jakie praktyki robić po wstaniu i co jest dla nas najlepsze i w ogóle jak się kłaść, o czym myśleć, co pisać z rana, co pisać z wieczora, gdzie tego balansu szukać, to my wiemy, że to nie zawsze działa. I często jest tak, że my bierzemy coś, co dla innych działa i naprawdę to stosujemy. Nie balans, dokładnie. Często to stosujemy i dla nas to nie do końca działa. I później znowu, mnie to najbardziej, wiecie co frustruje, to, że my wtedy się złościmy na siebie i mówimy, ze mną jest coś nie tak. Bo jeszcze jak my się tam zazłościmy na innych, o, ona oszukała, bo u niej to balans dało, a u mnie nie, to jeszcze pół biedy jakby, nie? Ale mnie to najbardziej stresuje, że my na siebie tak bardzo to bierzemy. Wytrwajcie tu ze mną jeszcze w tym długim wprowadzeniu. Kochani, to jak różni my od siebie jesteśmy, to jest niesamowite i to jest piękne i to jest bardzo ważne. Po pierwsze, my jako dzieci rodzimy się już z pewnym temperamentem. Będąc w łonie mamy, wiemy tego, już coraz więcej jest informacji na ten temat, że my już będąc w łonie matki, już tam zbieramy pierwsze uwarunkowania. To, jak my się rodzimy, jaki był poród, jakie było dzieciństwo, to wszystko ma wpływ na to, jacy my jesteśmy teraz. I wśród nas będzie wielu takich ludzi, którzy po prostu wolą wstawać z rana. Będą tacy, którzy wolą wstawać później i siedzieć po nocach. Wśród nas będą tacy, którzy odpoczywają w tłumie, gdzie jest dużo ludzi, gdzie się dużo dzieje i oni tam się wylozowują. Są wśród nas tacy, gdzie potrzebują po prostu siedzieć w lesie, siedzieć w ciszy, nic nie robić, tak jak ja, wyjechać po prostu samemu i siedzieć, chodzić na spacery samemu i po prostu z nikim za bardzo nie rozmawiać i być w tej ciszy, bo tam najbardziej odpoczywają. Są wśród nas tacy, którzy gdy się stresują, gdy życie ich przeciąża, gdy za mocno wieje i fieje, to wpadają w ataki paniki, wpadają, my o tym rozmawialiśmy ostatnio, wpadają w taką adrenalinkę, wiecie, są myśli natrętne, jest poddenerwowanie, ten system nerwowy jest na pełnych obrotach, może mamy ataki paniki właśnie, może mamy nerwice, może po prostu nie możemy się skupić i może musimy coś robić cały czas, żeby nie myśleć, żeby po prostu nie spotkać się z tym, co nas boli. Są wśród nas tacy, którzy, gdy życie jest za ciężkie, gdy wieje za mocno, gdy chwieje za mocno, to my wpadamy w to, co my tu nazywamy katatonkę, w takie wycofanie, tak? W takie zamknięcie się, w takie po prostu. I ciężko jest, i każdy z nas naprawdę będzie miał inaczej. Powodów dlaczego jest wiele. I to nie znaczy, że jak ja się bardziej wycofuję, a ktoś bardziej po prostu jest z takiej adrenalinki. Na przykład ja i moje rodzeństwo, mam dwójkę rodzeństwa, brata i siostrę. My jesteśmy z jednego domu i każdy z nas jest kompletnie inny. My zupełnie inaczej wstajemy, zupełnie inaczej pracujemy, zupełnie inaczej się denerwujemy i zupełnie inaczej się relaksujemy. No po prostu trójka, jakby każdy podrzucony, nie? Do jednego po prostu gniazda. I my chcemy, ja wiem, że to są rzeczy oczywiste, ja wiem, że to są rzeczy proste. I dzisiaj fajną rzecz słyszałam, akurat jak stałam rano i piłam kawę tutaj, to słuchałam kawki u Małgosi Ome i gościem u niej był Fryderyk Karzełek. I on powiedział tam, w ogóle kilka rzeczy fajnych powiedział, ale fajna rozmowa, polecam Wam.
Natomiast on powiedział taką fajną rzecz, że nasz mózg z tymi prostymi rzeczami, takimi, które jak ktoś nam mówi, albo gdzieś słyszymy, albo sami sobie mówimy i mamy taki odruch, a dobra, ja to wiem, dobra, to znamy, to słyszałam. To nasz mózg z tym robi coś takiego, że wrzuca to do takiego pudełka, które jest podpisane banał. I wrzuca to do takiego pudełka, które jest podpisane banał i przestaje brać to na poważnie. Przestaje się do tego stawiać, przestaje według tego działać. A prawda, wbrew pozorom, jest banalna, jest prosta. Prawda jest prosta, to kłamstwo jest skomplikowane. Więc my nie chcemy słuchać tych prostych rzeczy i tak od razu ich wrzucać do tego pudełka banał, a to pudełko banał wyrzucać do kosza. Tylko chcemy zobaczyć je i jak łapiemy się na tym, o, okej, ja to znam, ja wiem, o czym mówisz, to jest cudowne. Natomiast też zapytać się siebie, czy ja to wiem i ja to znam i ja, skoro już tak tyle razy o tym słyszałem i tak bardzo to znam, to czy ja według tego żyję? Czy ja się do tego stawiam? Czy to jest moje? Rozumiecie, kochani? Czy to jest w moim życiu? Czy ja tego w życiu potrzebuję? Więc to, o czym, bo to dzisiejszy ten temat, zresztą każda ta lekcja jest prosta. O! Kochani! W całym hotelu światła zgasły. Tego jeszcze nie grali. Czekajcie. Ale internet został? A jak to myślisz, że internet został? Okej. Okay. A wy jesteście tu? Komedia? Będziecie nie rozumieli. Niesamowite. No po prostu dajemy czat. No więc rozumiecie, kochani, więc pamiętamy o tym pudełku banał, żeby nie wywalać tych rzeczy, że jak nasz umysł mówi, dobra, wiemy, Ewcia, kuwa, już gadasz o tym 10. rok, nie? Dobra, ale czy ty 10. rok, jak ja o tym gadam, stawiasz się do życia i to praktykujesz? Więc kochani, więc wracamy do tego balansu. Więc chciałabym nas wszystkich zachęcić, żebyśmy my rozpoznali się w takiej swojej naturze, tej ulepionej i z naszej prawdziwej natury, która skrywa się pod spodem, i z tych naszych traum, które zebraliśmy, i z tych naszych uwarunkowań, i ze schematów, które nam jeszcze nie służą, ale jeszcze je praktykujemy, i z tych wszystkich zdrowych nawyków, i tych rzeczy, które już przerobiliśmy, i ułożyliśmy, i stawiliśmy się, czyli wszystko, i to dobre, i to trudne, w takim, wiecie, kociołku tutaj, co wszystko zebraliśmy do tego życia, żebyśmy popatrzyli w tym tygodniu na siebie i naprawdę zobaczyli, czy są w naszym życiu jakieś przestrzenie, w których potrzebujemy więcej balansu. Czy jest coś, co mogłoby, bo i znowu u każdego ciemność fazula nas tu bojkotuje, słuchajcie, no bo ja wam kurwa dam balans, ja wam dam balans. Czy jest coś, co woła o balans, tak? I dla każdego z nas to będzie co innego, bo znowu jedni z nas będą potrzebowani bardziej ruszyć dupę. Ja nieraz zawsze myślę o takiej Majeczce, która na wielu kursach o mnie była. I my często na kursach rozmawialiśmy o tym, staw się do życia, zadziałaj, nawet jak się nie chce, to się rusz, to tamto. A Maja często mówiła, ja już nie chcę działać, ja teraz potrzebuję nie działać, ja teraz potrzebuję odpocząć, ja teraz potrzebuję odpuścić. Święta racja. Więc to jest to, co ja bym chciała nas zachęcić, żebyśmy popatrzyli, ale tak naprawdę zatrzymali się dla siebie w tym tygodniu i popatrzyli, jak my się czujemy, co u nas słychać, jak my się mamy, co tam się dzieje i gdzie jesteśmy po prostu przeciążeni, tak? Znowu, jedni może zapierdzielają, nawyku nie odpuszczą, muszą mieć wszystko odhaczone, bo tak sobie obiecali, po prostu już by chcieli odpuścić. Ale nie, bo trzeba, bo muszę, bo obiecałem, bo postanowiłem. A całe nasze wnętrze mówi wyluzuj, wyjmij marchewkę z dupy, wyluzuj. Znowu wśród nas pewnie są tacy, którzy w katatonii tam siedzą, rozumiecie, na kanapie i odpoczywają, i procesują, i przerabiają, i medytują, i afirmują, i są w drodze, i nie wiedzą jeszcze po prostu w którą stronę, i do końca i próbowali tyle rzeczy, i nic nie do końca działa, i nie, jeszcze trochę posiedzę, pomyślę, jeszcze jeden live, jeszcze jeden kurs, jeszcze jedna książka. A może całe nasze wnętrze, nasza dusza krzyczy po prostu rusz dupę, rusz się, rusz, jest robota do zrobienia, ty już wiesz, już wystarczająco dużo wiesz, żeby podjąć chociaż jeden krok, ten kolejny, ten następny, ten najbardziej potrzebny.
Nie? Więc i tutaj na przykład droga w coachingu pisze, nie wiem kochani, jak masz na imię, że ja potrzebuję odpuszczenia. Rozumiecie? I teraz tak. I to jest naprawdę ważne. Kilka rzeczy znowu, kilka rzeczy naraz. Dla mnie, ja mam taki planer, akurat teraz ich nie mam, ale mam, w październiku będą. On się nazywa Jestem Cudem Planer. My nieraz o tym tu rozmawialiśmy. I tam każdy dzień, jak otwierasz planer, zaczyna się od takiego zatrzymania. On był po to stworzony, żeby się zatrzymać i zajrzeć do siebie, żeby się zalogować do siebie, trochę tak do naszej fazuli. I to są takie proste pytania do siebie. Jak wygląda mój dzień dzisiaj? Ja wstaję, jak ja się czuję, jak ja chcę się czuć dzisiaj? Jaka jest wartość w tym dniu dla mnie najważniejsza, tak? Jakie są podstawowe rzeczy do zrobienia, za co ja jestem wdzięczny, co ja mogę zrobić dla swojego ciała dziś, co ja mogę zrobić dla swojej duszy i co ja mogę zrobić dla swojego umysłu, tak? Ale to jest takie naprawdę zajrzenie. I ja bym chciała nas zachęcić, żebyśmy każdego dnia, dosłownie tak jak się logujemy na Insta i wchodzimy na Facebook i na YouTube i na e-mail i patrzymy, co się dzieje, co się na świecie wydarzyło, co się, nie wiem, u Kryśki wydarzyło, co się u Ewci wydarzyło, to ja bym chciała, żebyśmy naprawdę wyrabiali taki nawyk, co się dzieje w mojej fazuli, co się dzisiaj we mnie dzieje, jak się moje ciało czuje, jak się mój umysł czuje, jaki dzisiaj jest dzień, kto i co jest dla mnie priorytetem, czy moje ciało, czy moja rodzina, czy moje dzieci, czy mój mąż, czy ja sama, czy moje zdrowie, tak, żebyśmy patrzyli to, ale też, żebyśmy popatrzyli. Kończą nam się powoli wakacje, już skończyły się, mamy wrzesień. Wakacje to piękny czas, wrzesień to taki wymagający miesiąc. Jak ja się czuję? Czego ja teraz potrzebuję? Tak? Gdzie mi brak balansu albo gdzie mogła i mógłbym sobie więcej tego balansu dać? Czy ja wstaję za wcześnie i teraz jest czas sobie pospać? Czy ja po prostu śpię do późna i 7 drzemek włączam, a obiecałem sobie, że po prostu będę wstawać i robić swoje? Czy ja cisnę na siłownię tak, że odpoczynku już sobie nie daję? Czy ja po prostu obiecuję sobie od 3 miesięcy, że pójdę na spacer dookoła bloku i dalej mnie tam nikt nie widział? Tak? Każdy ma swój ten balans w tej prostocie, ale też żeby popatrzeć, jaką my mamy naturę. Czy ja, jak ja się stresuję, to jak ja się stresuję, tak? I wtedy uczyć się, szukać rozwiązań, co mój układ nerwowy i co mój system nerwowy potrzebuje. Jeżeli ja jestem bardziej w adrenalinie, co ja mogę zrobić? Może ja mogę się nauczyć inaczej oddychać, może EFT, może TRE, może terapia, tak? Może inaczej spać, może mniej niebieskiego światła, może inaczej jeść, może mniej kawy, tak? Co ja mogę zrobić? I w odwrotną stronę, jeżeli ja wpadam w tą katatonię i się wycofuję przy pierwszej, lepszej okazji, kiedy jest coś trudnego i niewygodnego, co ja mogę zrobić? Może mogę dawać sobie drobne wyzwania każdego dnia, może więcej ruchu, tak? Może właśnie, może dodać sobie kawę albo więcej wody wypić. Rozumiecie, kochani, żeby naprawdę poczuć siebie i nauczyć się siebie, jak ja funkcjonuję, gdzie jest mój balans, ale też, żeby dać sobie takie przyzwolenie, że tylko dlatego, że dzisiaj ja jestem osobą, która tak się denerwuje, tak się smuci, tak się raduje i mój balans, ja tutaj nawiguję, już wiem jak, bo już sobie to ogarnąłem, to nie znaczy, że to mi zostanie tak. Bo ja, patrząc przez tyle lat, jak się zmieniam, to ja już tyle razy się zmieniłam, ja już tyle razy byłam, że mi się wydawało, ja jestem taką osobą, która tak odpoczywa, tak frustruje się, tak kreuje, tak tupie nogą, tak przeprasza, tak kocha, tak wybacza. I przez te ostatnie 13 lat, to tak jak ja się zmieniam, tak i te moje drogi się zmieniają. I nie tylko one się zmieniają tak cyklicznie trochę, jak życie jest cyklami, jak pory roku. To ono się czasami zmienia z dnia na dzień. I to jest od czego nasz cały ten projekt się zaczął. Ten projekt jest o takiej uważności, o wyrabianiu nawyku logowania się do siebie, tak? Zaglądania do siebie każdego dnia. Patrzenia, naprawdę, jak ja się czuję dziś, co ja mogę sobie dać, czego ja dzisiaj potrzebuję. I takiego niedenerwowania się, że przecież ja wczoraj to kurwa przerobiłem i wczoraj to ja już ostatnie 3 miesiące przerabiałem po prostu, nie wiem, oddychałem, pranajamy, piździamy robiłem, nie? I nagle wstaję rano dzisiaj i jestem poddenerwowana i ja tak paniki mnie dotyka i dlaczego to się dzieje i jak to jest możliwe, przecież ja 3 miesiące nad tym pracowałam, bo chyba, bo jest możliwe, nie wiem, bo księżyc jest w fazie jakiegoś tam byka czy koziorożca, ja nie znam się na tym jeszcze, nie? Cały czas nie mogę znaleźć czasu się nauczyć tych księżycy.
I jest to możliwe, no i jest to możliwe. To pytanie jest, czy ty tam będziesz dla siebie, tylko dlatego, że 3 miesiące pracowałeś nad pranajamą pizdziamą i nagle ci oddechu brak po prostu 7 września czy 10 września. Dzisiaj który jest? 11. To znowu, czy ty będziesz tam dla siebie tego 11 września, nie? Czy nie? Czy nagle... Oh, afera, foch, w ogóle foch, jak ty możesz mi to robić, nie? No mogę, nie wiem, jest tyle rzeczy, rozumiecie? Bo skopałem pranajamę, widziałam. Saturn jest w retrogacji teraz, poważna sprawa, czuję to w kościach. Cokolwiek to znaczy, czuję, że to jest poważna sprawa. Może czy Saturn wspiera balans, o to jest pytanie. Czy on jest jakoś wspierający tutaj nasz balans, czy nie? Witam, prawie koło, witam, kochani. Można kochać siebie w tej piździamie. No dokładnie. To powinna być nasza mantra. To powinna być nasza mantra. Kocham siebie w tej piździamie. Kocham siebie w tej piździamie. Którędy z niebalansu do balansu? No poprzez tędy. 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 To jest dobre pytanie. Tędy. Każdego dnia zatrzymuje się. Ale też takie uczenie się siebie. Zamiast mówienie sobie, ile jeszcze będziesz ta. Dlaczego wciąż? Jak możesz jeszcze, skoro już przerobiliśmy to i to, zamiast mówić sobie i wyrzucać. I ja wiem, znowu, mi nie chodzi o to, że nie możemy się na siebie wkurzyć, czy na życie wkurzyć, czy ręce nam nie opadną z niemocy i łzy nie popłyną ze zmęczenia. To nie, mi nie o to chodzi. Prawda emocji jest bardzo ważna. My za wiele lat od nich uciekaliśmy i za wiele lat po prostu nie trawiliśmy ich w zdrowy sposób. Mi nie o to chodzi. Mi chodzi o takie pod spodem ogólne nastawienie do siebie, gdzie tu możemy płakać, się wkurzać i mówić, po prostu mam już dość, kiedy to się skończy, ale wciąż być ze sobą. Nie zostawiać siebie, nie kopać siebie, tak? Rozumieć, że to jest proces. Rozumieć, że możemy pracować nad czymś 3 miesiące, albo rok, albo 3 lata, albo 10 lat i pewnego dnia to może po prostu nam znowu wywalić. I wracając do tego, gdzie jest droga, skąd wiedzie droga z niebalansu do balansu, właśnie tu, żeby zamiast, wrócę do tego, co powiedziałam, zamiast wymagać od siebie, żebyśmy byli tacy i tacy, albo już nie byli jacyś, to naprawdę zatrzymać się i zobaczyć, jacy wciąż jesteśmy. Wiecie, w akceptacji tego, co jest, może nastąpić zmiana w kierunku tego, co chcemy, żeby było. I to znowu, akceptacja nie jest bierna. Akceptacja nie jest aktem bierności, gdzie mówimy, o dobra, to tak jest i ja nic nie robię. Nie, akceptacja jest pomostem pomiędzy miejscem, w którym nie chcemy być, do miejsca, w które się wybieramy. Najpierw musimy zaakceptować to, gdzie jesteśmy, a my często stajemy znowu okoniem w stronę siebie i mówimy, a dlaczego wciąż, a czemu jeszcze, zamiast stanąć przodem do siebie i powiedzieć, o wow, ja jeszcze wciąż, o wow, i to jeszcze jest tu, okej, skoro jeszcze to już to, skoro jeszcze to jest, jest mi przykro, jest mi smutno, jestem wkurwiony, jestem zły, cokolwiek, jakiekolwiek emocje przychodzą, ale dopóki my tego nie zaakceptujemy, to jest tak jak tu stoi stół. Widać go na Instagram, tak. Tu stoi stół i ja go chcę przesunąć, tak? I gdy ja stoję i mówię, a dlaczego ty tu stoisz, a jak możesz ty tu stać, a po prostu ja tyle cię przesuwałam i tyle tu sprzątałam dookoła, ty dalej stoisz, jak możesz mi to robić i w ogóle co ze mną jest nie tak i jak Bóg może mi to robić, nie? I czy to gadanie przesunie ten stół chociaż o milimetr? No nie, tak? Ale akceptacja nie polega na tym, oh, dobra, tu jest stół, nie? Tu jest ten stół, i nagle on magicznie sam się przesunie, bo ja go zaakceptowałam. Nie, o ja pierdzielę, stoi mi na środku pokoju stół. Widzę cię, akceptuję. Nie, chciałabym, żeby cię tu nie było. Przesuwam. Jak sama nie dam rady, to idę po pomoc. Tak? Ale potrzebuję go zobaczyć, zlokalizować, zaakceptować, że on tam jak wół stoi, zanim go przesunę. Z jakiegoś powodu wszędzie indziej nam to wychodzi w stosunku do siebie czasami. Czasami nie. Więc pierwsza część naszej prostej lekcji dziś to jest takie obserwowanie siebie, swojej natury, tej, w której jesteśmy teraz, tego cyklu, tak? Trochę księżyc ma fazę, my mamy fazę. O, nazwijmy to, bądźmy księżycem, on też ma fazę, nie? Kochani, mam to.
w jakiej fazie jest nasza fazula. My będziemy musieli to w jakieś fazy ponazywać, no bo słuchajcie, jak księżyc ma te swoje fazy, to my musimy też mieć jakieś fazy, nie? Fazula też musi mieć fazę. W jakiej fazie jest moja fazula teraz, nie? I znowu, czasami fazula będzie w pełni, bo podobno jak księżyc jest w pełni, to jest szaleństwo, nie? I tam często słyszymy takie, o Jezu, czuliście to pełni ostatnio, nie? To tak, o, jak teraz przyjdziecie do domu i po prostu będą fruwały naczynia, mąż przyjdzie z pracy albo żona się zapyta, what the fuck is going on, to my powiemy, fazula jest w pełni dzisiaj po prostu. A mąż powie z żoną, o Jezu, no tak, no tak, no ta pełnia w po prostu jednorożcu u fazuli to są nie przelewki, kochani, czekaj, weź usiądź, ja ci kawusie zdrowie, po prostu fazula w pełni, to jest ostra jazda, nie? Nie, już wszystko rozumiem. Oskar mówi, że moja ciągle w pełni. I spać nie można, a jak fazula, albo na przykład, będą takie fazy fazuli, gdzie się tylko spać będzie chciało, nie? A będą takie fazy fazuli, gdzie fazula po prostu pół ulicy wysprzątać sąsiadom, biznesy pootwiera, nie? Bo się nie będzie chciała zatrzymać. Więc my chcemy, okej, praca domowa na dziś, my chcemy wyrobić sobie taki nawyk zaglądania do siebie, patrzeć, w jakiej fazie jest moja fazula, w jakiej fazie ja jestem, w jakim cyklu ja jestem. Wiecie, ja kiedyś słyszałam bardzo mądrą rzecz, ale znowu ją trochę do tego pudełka banału wrzuciłam, że my w rozwoju nigdy nie jesteśmy w takiej, że ten rozwój nasz, on nigdy nie jest w takiej samej fazie, a propos fazy. Że my jesteśmy cykliczni, bo wszystko we wszechświecie jest cykliczne. Przyroda jest w cyklach właśnie, księżyc jest w fazach, tak? Że po prostu wszystko ma swoje cykle i my też mamy swoje cykle. A my wymagamy od siebie, żeby zawsze być na takim samym po prostu biegunie i na takich samych obrotach przez cały rok i przez cały czas naszego rozwoju. A że w ogóle nic w życiu, że to jest bardzo nienaturalne dla nas jako ludzie. My tak nie funkcjonujemy. Chociażby my kobiety wiemy, bo mamy swoje inne cykle. Oprócz fazuli mamy, czekajcie, jak to moja Aga nazywa? Hormonelle też. I jak hormonella przychodzi, to powiem Wam, dla mnie pełnia księżyca się chowa, jak hormonella przychodzi, nie? To i fazula po prostu wtedy się chowa, nie? A jak Święta Trójca jest, to już w ogóle jest, wiecie, szachmat. W każdym bądź razie, żeby rozpoznawać też u siebie takie cykle, bo ja o tym czytałam gdzieś w odniesieniu do kreacji, do tworzenia, że są... Znowu, nawet przyroda, zbiory, sianie, jedzenia, zboża, to wszystko jest cykliczne. I ja czytałam o tym właśnie w aspekcie twórczości, żeby nie oczekiwać od siebie, że zawsze będziemy zbierać plony, albo że zawsze będziemy po prostu mieć pełno nasion do posadzenia w twórczości. I tak samo jest w tym naszym rozwoju, w tym naszym stawianiu się, żeby dać sobie takie przyzwolenie na to. Hormonella, nowy level. Więc przechodząc z fazy naszej fazuli i tego balansu, to bym przeszła do całej tej podróży właśnie. Znowu, taki banał, taki prosty banał, ale ostatnio rozmawialiśmy o tym właśnie na kursie Chcę Inaczej. Ja bym chciała taką przypominajkę nam tutaj dać, że kochani, że ta nasza podróż, my widzieliśmy nieraz takie rysunki, one krążą po internecie, takie wiecie, rysunki, że my byśmy chcieli... że wyobrażaliśmy sobie, że ta droga będzie wyglądała tak. I tu jest jedna kropka, tu jest druga kropka i taka prosta linia, nie? A to jest to, jak ona wyglądała naprawdę. I na drugim rysunku są takie gryzmoły i po prostu to, jak ona wygląda naprawdę. No i teraz zatrzymajmy się przy tym. Ona trochę tak naprawdę wygląda. Ta droga nasza będzie nie do końca taką linią prostą. Tylko ona będzie taką linią prostą i podczas tej drogi, gdzie my się wybieramy, będą dwa rodzaje takie główne, ich jest więcej, ale dwa rodzaje takich, a jest jeszcze mendopauza, to już w ogóle, ja w drodze. One są dwa rodzaje takie główne przekierowania. Pierwsze to będą takie momenty, gdzie nas będzie cofać, gdzie życie będzie nas cofać, gdzie my wrócimy, gdzie coś się wydarzy i my się cofniemy do starych nawyków,
pójdziemy na wagary, gdzie jedliśmy już dobrze i nagle chwycimy coś i idziemy po bandzie. Nie piliśmy miesiąc, nagle są urodziny, wypiliśmy jednego drinka, jedziemy po bandzie. Gdzie byliśmy super w relacji, trzymaliśmy się i rozmawialiśmy jak dorośli ludzie i w ogóle porozumienie bez przemocy i nagle hormonella przyszła albo, nie wiem, Krzyśka ktoś w pracy wkurzył i nagle jest afera w domu i się cofnęliśmy i w ogóle kłócimy się cały tydzień i się cofamy, i się cofamy, i się cofamy. I znowu, gdy to się przydarza, to problemem nie jest to, że to się przydarza. Rozumiecie? Większym problemem jest to, co my robimy, kiedy to się przydarza i co my zrobimy po tym, jak już to się wydarzyło. I to jest tak, te cofania są normalne. To jest tak, jak rozmawialiśmy ostatnio, że są te puzzle, które zbieramy i sobie wymyśliliśmy, że tam nie powinno być żadnej rysy. Ale jak popatrzymy dookoła na życie, to nie ma jeszcze takiego obrazka, na którym by rysa nie była. Tak? Więc to jest, to my chcemy myśleć o tych, że o tych cofnięciach, że one tam są, że one tam będą, że one są wpisane w podróż, że one nie oznaczają, że coś jest z nami nie tak i że coś jest z drogą nie tak i że to nie działa. To działa, to wszystko jest okej, z nami wszystko jest okej. To nie oznacza, że tylko dlatego, że nas cofnęło, to nagle nasza wartość na tym ucierpiała. Nasza wartość na tym ucierpiała, jeżeli w momencie, kiedy nas cofa, my wyrzucamy ją do kosza. Bo cofnięcie nie jest w stanie jej wyrzucić do kosza, natomiast my jesteśmy i zazwyczaj to robimy. Druga rzecz, która się dzieje często, to są takie zatrzymania, które znowu to są zatrzymania, które nas cofają. My to nazwaliśmy chyba chcę inaczej, takie cofki, ale są też zatrzymania, które nas przekierowują. Coś się w życiu przydarza. Na przykład mieliśmy pewien plan, zbieraliśmy puzzle, mieliśmy receptę, idziemy, jedziemy, jedziemy i nagle jest. Wydarza się coś. Może zachorowaliśmy, może jest pandemia, może jest wojna, może się pokłóciliśmy z przyjaciółką, a mieliśmy razem biznes robić, może zwolnili nas z pracy, a kompletnie nie był taki plan. Po prostu wydarza się coś. Często to w ogóle nie jest z naszej winy ani naszej przyczyny. Życie się wydarza. Trochę tak jakbyśmy jedziemy w podróż, wpisujemy w GPS, wiecie, w nawigację, gdzie się wybieramy, nawigacja nam pokazuje trasę i po prostu jedziemy, jedziemy, mówimy, o dobra, za tyle i tyle godzin będę na miejscu i jedziemy na pewniaka i nagle, bum, trafiamy na drogę, na roboty drogowe albo na wypadek na drodze. Ja ostatnio wracałam, słuchajcie, skąd ja to wracałam? Od brata mojego i samochód się palił na drodze, zapalił się chłopakowi samochód, po prostu było przerażające. I nagle wszystko stanęło, wiecie, nikt nie wiedział, co robić, stoimy. I tak samo w życiu. I często jest tak, że my nie będziemy mogli tą samą drogą jechać. Tak jak my tam nie mogliśmy tą samą drogą jechać, musieliśmy się wycofać i jechać inną drogą. I tak samo w życiu. Czasami pewne rzeczy nas zatrzymają i czasami będziemy musieli wziąć przerwę od naszej drogi. Czasami nasza droga zajmie nam dłużej przez to. Będziemy musieli jechać innymi bocznymi drogami. I czasami te boczne drogi doprowadzą nas z powrotem do tej drogi, w którą się wybieraliśmy. Ale czasami jest tak, że jedziemy tu nad morze, jedziemy, jedziemy i nagle tu są przebudowy i przebudowy, samochody się palą, drzewo padło na ulicę, była burza i my mówimy, a dobra, to ja w ogóle tu nie jadę, ja postanawiam jechać jednak tu. Jadę do tego miejsca, tu jeszcze nie byłem, tu jest łatwiejsza droga, spróbuję czego innego. Na przykład może chcieliśmy być nauczycielem jogi. I już mieliśmy po prostu, już zrobiliśmy kurs, już mamy certyfikat, już mamy plan, już strona założona, ale nagle się zakochaliśmy, poznaliśmy Krzyśka i nagle po prostu nie wiadomo skąd, cud na planecie Ziemia, baby się urodziło, dziecko się urodziło, no i normalnie fazula już by chciała powiedzieć, o, klapa z klopsem, plan w ogóle się skończył, a miałaś być nauczycielką jogi i nagle baby na planecie Ziemia wylądowało. I zatrzymało nas, tak? Przekierowało nas. I znowu my na przykład możemy w tym momencie powiedzieć, wow, nigdy wcześniej bym nie myślała, żeby uczyć jogi, mam w ciąży. Albo mam po ciąży, które może już na tą jogę tak szybko nie wracają, a im by się najbardziej przydało. A może w ogóle cudownie by było stworzyć takie miejsce, gdzie będą mogły przychodzić z dziećmi. Może obok będzie taki daycare, taki żłobek, ktoś by się opiekował. Rozumiecie, kochani, że czasami te przekierowania. Ja wystartowałam jako student psychologii w Nowym Jorku na Queens College.
Ja chciałam pracować z dziećmi autystycznymi. To był mój pierwszy wybór. Później moja profesor mi powiedziała, że nie nadaje do pracy z dziećmi autystycznymi, bo tam się mało mówi, to jest praca behawioralna, a ja jestem gadułą i w ogóle nie wiadomo, czy terapeuta jakikolwiek ze mnie będzie, ja lepiej bym była jakimś profesorem albo nauczycielem. I później poznałam, wiecie, i tak poznałam profesora, który powiedział, idź na neuronaukę, Ewelina, bo psychologia wyginie niedługo. Ja się bałam tej neuronauki, no to poszłam do laboratorium neuronauki. Tam w laboratorium z jednej strony to lubiłam, z drugiej strony to mnie przerażało. Poszłam na praktyki do szpitala psychiatrycznego, trafiłam do dorosłych kobiet po przemocy, w tym się odnalazłam najbardziej, no bo to ze mną rezonowało. Natomiast to zaczęło mi wywalać moje własne traumy nieprzepracowane, więc w ogóle musiałam wziąć przerwę od tego. Później mnie przekierowało, bo się pochorowałam, wylądowałam w tym ośrodku w Teksasie. Wróciłam stamtąd, wszyscy orzekli, że byłam w sekcie. Nagle ja nie chciałam już, nie wiem, pracować w szpitalu psychiatrycznym. Ja chciałam z ludźmi na boso chodzić i soki im wyciskać. I w ogóle zaczęłam kręcić filmy na YouTube. Wszyscy mówili, ty zwariowałaś, ty oszalałaś, po prostu cię powaliło, dziewczyno, co ty wyprawiasz? Później miałam wypadek, ten wypadek mnie zatrzymał. Mówię, ja już nie chcę kręcić soków, ja już nie chcę kręcić filmów o sokach, ja chcę wrócić, nie, w ogóle ja chcę do medytacji, ja chcę do jogi, ja chcę do afirmacji. W ogóle życie jest mi miłością i wszystko w życiu jest możliwe. Później się wywaliłam na planecie Ziemia po raz kolejny, zaryłam, nie? Zaryłam i mówię, w dupie w ogóle, życie nie jest miłością, nie jest wszystko możliwe, tu nie jest kolorowo, tu nie wystarczy afirmować, wywalona mam tą wdzięczność, życie jest niesprawiedliwe, jak to może się dziać i dlaczego ja się boję i dlaczego mi plecy siadły, dlaczego ja się pochorowałam, to już nie powinno się wydarzyć, jak to mogło się wydarzyć? I znowu, i te lepiej, i te lepiej, i te lepiej. Ja mówię, dobra, kurwa, zatrzymało, przekierowało, co ja z tego zrobię, tak? No, to ja teraz opowiadam rok piąty o tym, jak tu nie jest tak łatwo, jak tu wieje i chwieje w ogóle, jak tu nie ma krychy na Zanzibarze, tylko nam się wydaje, że jest. Kochani, ja tych cofnięć miałam i każdy z nas tych cofnięć miał mnóstwo i przekierowań miał mnóstwo. I jest coś takiego, że my często myślimy, że z nami jest coś nie tak, że to się dzieje, że to nie powinno się dziać. To jest ta rysa, o której ostatnio rozmawialiśmy. Cześć Justynko, Lewicka Szczęsna, kochana, jak cudownie Cię tu widzieć. Rozumiecie? A to nie jest tak, że to nie powinno się dziać. Jakby rozejrzyjmy się dookoła, to się dzieje. Więc problem nie jest, że to się dzieje. Problemem nie jest nawet to, że to nam się przydarza. Zazwyczaj to boli, to jest problematyczne, to wkurza, to zatrzymuje, to cofa, to przekierowuje, to wprowadza nas w zwątpienie, ręce czasami opadają, to wszystko, te emocje tam mogą być. Natomiast po pierwsze, ja bardzo chciałam nam przypomnieć i będziemy sobie to przypominać naprawdę jeszcze pewnie nie raz, że z nami wszystko jest okej. I co ważniejsze, z tym procesem wszystko jest okej. Bo my często myślimy, że coś jest nie tak z tym procesem i coś jest nie tak z nami, bo nas cofnęło, bo nas zatrzymało, bo nas przekierowało. A to nie jest tak. To nie jest tak. Wiecie, kiedy to nie jest okej? Kiedy my używamy tego cofnięcia do tego, żeby wyrzucić siebie i swój proces do kosza. Kiedy życie nas zatrzymuje i przekierowuje i my zamiast szukać innej drogi albo drogi powrotu do naszej drogi, znowu się wycofujemy i mówimy, to ja mam wywalone. To ja uciekam, to ja spadam, a to jednak nie. Kiedy my mówimy, z tobą jest coś nie tak. Ze mną jest coś nie tak, bo Kaśce to się nie przydarzyło, bo Kryśka to miała łatwiej. Bo Kryśka to miała łatwiej, bo od mamy chyba mieszkanie dostała, a Karolina to miała łatwiej, bo jej mąż ma kasę, a Krzysiek to ma łatwo, bo ma bogatych teściów. To co kurwa z tego, że mają łatwo? To co z tego, że mają łatwo? To teraz ty na łożu po prostu, jak będziesz odchodził z planety Ziemia, i będziesz leżeć sam ze sobą, ze swoją duszą za rękę. I ona się ciebie zapyta, kochanie, a czemu nie spróbowałeś wtedy, jak nas zatrzymało i przekierowało, jak się potknąłeś 7 razy? Czemu nie wróciłeś? Czemu nie wróciłaś? To co my powiemy? Bo Karolina miała łatwiej? I Krzysiek miał bogatych teściów? Jak wylądujemy tam w niebie, gdziekolwiek ono jest, cokolwiek nas tam spotka po prostu. I będziemy siedzieć wszyscy ze sobą, duszyczki rozmawiać, wiecie. Ty, ale co ty zrobiłeś na planecie Ziemia? No chciałam to i chciałam tamto. I w ogóle takie miałem plany i takie marzenia, ale nie dobiłem do brzegu. A czemu nie dobiłeś do brzegu?
No bo mnie cofnęło. No kurwa, mnie cofnęło 7 razy. No co, to cię cofnęło 7 razy i co zrobiłeś? Wracałem. A ty czemu nie wróciłeś? No bo kurwa, wiesz, mój sąsiad, na przykład Krzysiek, go tylko 3 razy cofnęło i w dodatku ojciec go na plecy wziął i poniósł. I ja mówię, nie kurwa, to ja nie idę. Bo mój ojciec mnie na plecy nie wziął. Kochani, no nie, a niech se mają łatwiej. Nie jeden będzie miał łatwiej. Dobrze dla nich. Dzięki Bogu, niech ktoś tutaj ma łatwiej. Ale to nie jest powód, to my będziemy na koniec ze sobą siedzieć i mówić, ja nie spróbowałam, ja nie wstałem, ja nie wróciłam, ja nie przekręciłam, ja nie znalazłam drogi, nie znalazłam wyjścia, chyba nie podniosłam siebie, nie dałam sobie kolejnej szansy, bo Karolina miała łatwiej? A niech ma, niech ktoś tu ma łatwiej. Ale to jest za mały powód. Za mały powód, żebyśmy my nie próbowali. Żebyśmy my nie szukali, żebyśmy my nie wracali jak nas cofnie, żebyśmy my nie szukali nowej drogi, gdzie nas przekieruje. To my tutaj, to Karolina nagle jest ważniejsza niż my i nasza droga? Z całym szacunkiem do wszystkich Karolin. Akurat takie imię. Weźmy Ewelina. Przynajmniej będzie sprawiedliwie. Czujecie to, kochani, że po prostu to jest normalne, że cofa. To jest normalne, że zawraca. Ja mam cofki co tydzień. Dokładnie. Ja też, tylko znowu, i mi nie, wiecie, mi nie chodzi o to, że my musimy na siłę się z tych cofek i tych potknięć cieszyć i wchodzić w taką przestrzeń, w którą może nie wierzymy, że ojejku, to się dzieje po coś i to jest dla mnie. To też mi nie o tą przestrzeń chodzi, bo są momenty, gdzie my całymi sobą uwierzymy, że to jest dla mnie, a są takie momenty, gdzie będziemy do końca życia, pewne rzeczy nam się przydarzą, to chyba słyszałam Łasi Flis, która mówi, po prostu są pewne rzeczy, na koniec końca powiesz, a to było bez sensu, nic z tego nie wzięłam, nie jestem za to wdzięczna, po prostu to było bez sensu i koniec. Natomiast czy to było sensem, czy to było bez sensu, czy my z tego coś ulepimy, czy nie ulepimy, to na koniec końców i tak my decydujemy. Wśród moich przyjaciół, i znowu to była moja wymówka, wiecie, ja to mówię, bo ja tym żyłam wiele, wiele lat. Ja jak byłam w Stanach, to przez 14 lat praktycznie nic tam nie ulepiłam ze swojego życia. Znamy tą historię, wiele razy opowiadałam. Pojechaliśmy tam z moimi przyjaciółmi, mieliśmy po 20 lat. Wszyscy zaczynaliśmy tak samo. Tak naprawdę ja jedyna poszłam na studia, nauczyłam się języka, miałam papiery, większość z nas była nielegalnie. Ja miałam start, a propos kto miał łatwiej, niby najlepszy, choć w ogóle tego tak nie widziałam, dopiero teraz to widzę. Natomiast ja zaraz poszłam właśnie do pracy z Amerykanami, do szkoły z Amerykanami, oni wszyscy chcieli mi pomóc i mówili to i tamto, a ja cały czas im mówiłam, że oni mają lepiej. Oni mają lepiej, to ja sobie jeszcze posiedzę. Ja sobie tu będę siedzieć i ja nie będę próbować i nie będę się stawiać, bo dlaczego? Bo oni mają lepiej. I teraz nagle ich lepiej jest powodem, dlaczego ja w ogóle nie próbuję. Albo ich, bo ty upadłaś 3 razy, a ja już 30, to ja nie podniosę siebie 31 raz, bo ty tylko 3 razy upadłaś. No, nie. Ja sobie obiecałam, my rozmawialiśmy o tym wiele razy. Ten dzień, kiedy ja już, nie wiem, który raz ja upadłam w tej przyczepie właśnie, ja sobie wtedy powiedziałam, a padaj dzieciaku co 3 minuty, a ja co 3 minuty będę cię podnosić. Padaj, ile chcesz. I za każdym razem, jak ci podniosę, to ci już nie powiem to, co ci mówiłam tyle lat, na głos i po cichu, żeby mi to, kurwa, było ostatni raz. A padaj. I niech to nie będzie ostatni raz. Padaj, ile chcesz. Leż tak długo, jak chcesz. Potykaj się, cofaj, zawracaj. A ja tu będę odpowiedzialna za to, że nieważne, jak mocno cię cofnie, to ja cię przeprowadzę z powrotem. Jak bardzo nas przekieruje, to ja cię chwycę za rękę i będziemy szukać innej drogi albo w powrotu na tą samą. Jak będziesz padać 300 razy, choćby jednego dnia, to ja tam będę cię podnosić, a jak ty nie będziesz dała rady wstać i ja nie będę dała rady cię podnieść, to położymy się razem za rękę i będziemy razem leżeć. Ale ja zostaję. Ja się nigdzie nie wybieram. My jesteśmy w jednym teamie, w jednej drużynie. I choćby inni mieli lepiej i więcej i ładniej i bardziej, a inni jeszcze mają gorzej, to bo to w drugą stronę to też działa. Bo albo my nie pozwalamy sobie spróbować, bo nagle u nas tak ciężko, a inni mieli lepiej, albo nie pozwalamy sobie się cieszyć z własnego szczęścia i świecić swoim światłem, bo inni mają gorzej i nie wypada. No ja pierdzielę, kochani, no co to jest za po prostu parodia? No nie, nie. To jest, ja kiedyś jak byłam u Melanie Ann Layer, to ona to nazywała staying power. Taka, wiecie, siła
pozostawania. Zostaję. Zostaję, nigdzie się nie wybieram, nigdzie nie idę. Jestem tutaj. Jestem z Tobą do ostatniego oddechu. I ostatnia taka rzecz. Kochani, na tej planecie każdy z nas dostał w spadku traumę. Jak to mówią po angielsku? A big T, a small T, duża trauma, mała trauma, mikrotraumy, wielkie gluty, jedni gorsze, drudzy lepsze, ale w spadku każdy tutaj dostał traumę. To nie znaczy, że z nami jest coś nie tak, w ogóle, że my te traumy mamy. I teraz my nad tymi traumami pracujemy i pracować będziemy większość z nas do ostatniego oddechu. I ja nam życzę wszystkim tego, że my będziemy pracować nad nimi do ostatniego oddechu, że my się nie zatrzymamy, że my będziemy budować, kreować, stwarzać, rozwijać się do ostatniego oddechu, że będziemy odchodzić z tej planety i mówić, ojej, jeszcze tyle bym zrobiła, czasu mi nie starczyło, po prostu. Że taka Karolina czy Krzysiek, którzy mieli łatwiej, czy Ewelina, która po prostu, nie wiem, miała łatwiej, bo dzieci nie ma, albo chyba, nie wiem, nie wiem, co tam sobie umysł myśli jednego z nas, że u mnie, ja mam łatwiej, że ona nie będzie powodem, dlaczego my nie podniesiemy siebie, nie przekierujemy, nie spróbujemy, nie stawimy się, nie podniesiemy. Wracając do tych traum, każdy z nas tu w spadku dostał taki prezent. Planeta Ziemia po prostu obfitość pełną parą. Obfitość. I to nie jest problem, że my mamy traumy. To nie jest problem, że my je przerabiamy. To nie jest problem, że my je tak długo przerabiamy, już tyle zrobiliśmy i ciągle jeszcze coś. My w ogóle nie myślimy o tym w taki sposób, że tyle pokoleń przed nami miało traumy też i nawet nie wiedziało, że miało. Tyle pokoleń przed nami, nasi dziadkowie, nasi rodzice, nasi pradziadkowie, ludzie, którzy torowali nam drogę do tego, żebyśmy my tu byli, odchodzili z tego świata, nie mając w ogóle zrozumienia, że mogli sobie pomóc, że mogli odpuścić, że mogli wybaczyć, że mogli uwolnić traumę z ciała, że mogli wypłakać swój ból, wykrzyczeć. Nie wiedzieli, nie było tej świadomości, nie było tych możliwości, nie było do tego dostępu. Odchodzili z tego świata utkani z bólu, utkani, związani, splątani, co po niektóre bóle my niesiemy w swoich ciałach przekazane z pokolenia na pokolenie. I teraz my, każde pokolenie, które tu jest, bo tu są ludzie od 16 roku życia, a nawet młodsi czasami do 80. My jesteśmy tym przedstawicielem naszego rodu, który wie, że traumy są, który wie, że one były, my je dostaliśmy i my możemy się ich pozbyć, który ma dostęp do narzędzi, który się stawia, który próbuje, który jest w drodze, którego ta droga po prostu przekierowuje i cofa i zatrzymuje. I nagle my się wkurwiamy na siebie, że jeszcze coś tu nam nie wychodzi. Nagle my robimy z tego problem, że my jesteśmy w procesie 7 rok na terapii albo 20 rok w rozwoju i jeszcze coś. My jesteśmy na terapii, my jesteśmy w rozwoju, my puszczamy traumy, my czyścimy po prostu rodowo, my robimy robotę dla tych, co byli przed nami i dla tych, co przyjdą po nas. I my nagle się na siebie denerwujemy, że nas przekierowało, że jeszcze mnie coś triggeruje, że jeszcze, a ile to jeszcze potrwa? Do ostatniego oddechu to potrwa. Mam nadzieję, że my czujecie, kochani, że my mamy ten przywilej, że my dostaliśmy po prostu ten dar, który będzie nas wkurwiał jeszcze nie raz, który będzie bolał. Nie raz jeszcze przyjdzie ta myśl, po co mi to było wiedzieć? Karolina nie wie, z Chabowego z ziemniakami, z Krzyśkiem jedzą, Netflix oglądają, wywalone mają na kurwa uwalnianie traum i szczęśliwie chodzą, uśmiechnięci. A ja tu kurwa, po co mi to było? Lepiej mi było, jak nie wiedziałam, łatwiej mi było. No, było inaczej, ale wiesz, to bądź odpowiedzialny za tą wiedzę, bądź odpowiedzialny za to, co dostałeś, co wybrałeś. Nie wyrzucaj tego do kosza. Zobacz, jaki dar w tym idzie, co my robimy. I tak, wkurzajmy się na to. Płaczmy, kurwa, płaczmy. Niech nas to wkurwia, niech nas to przeraża, ale kontynuujmy.
Niech nas to frustruje. Jest teraz tyle ludzi, którzy wspierają. My jesteśmy pokoleniami, którzy budują nowe biznesy, którzy budują nowe drogi, którzy budują nowe drogi neuronowe dla naszych pokoleń, którzy budują nowe narzędzia do uwalniania traum. Nowe sposoby na biznesy, nowe sposoby na wybaczanie, nowe sposoby na stwarzanie nowych schematów myślowych, nowe sposoby na nowe rodzicielstwo, na nowe partnerstwo. To jest robota do zrobienia, hello. Więc nie obrażajmy się na siebie. My i w dodatku my nie mamy instrukcji obsługi. Najlepsze jest to, że my to budujemy i w trakcie budowania robimy też instrukcję obsługi, bo nikt nam tego nie dał. I nagle my się na siebie obrażamy. Ops, się potknęłam. A jak się, kurwa, miałeś nie potknąć? Nie masz mapy. Nie wiedziałeś, że tam leży belka rzucona przez życie po prostu pod nogi. To się potknąłeś, kurwa, to wstań. Podnieś siebie i się na siebie nie fochuj. Jeżeli potknąłeś, potkniesz się jeszcze nie raz. Bo my wspólnie budujemy dopiero instrukcję obsługi, my wspólnie budujemy mapę, my wspólnie budujemy nowe schematy, nowe paradygmaty. To jest podróż. Ale my jesteśmy tymi, którzy to budują, którzy mają do tego dostęp. To dajmy sobie trochę na luz. Dajmy sobie przestrzeń na to, że jeszcze nie raz nas cofnie. Nasi rodzice, nasi dziadkowie, nasze babcie, nasze prababcie, ci, którzy walczyli na wojnach, poszli z tymi ranami spać i nigdy nie mieli szansy nawet tego uwolnić. Dlatego tak wiele tych pokoleń starszych nie rozumie, czym ty się martwisz, co ty się stresujesz, po co ty do tego terapeuty chodzisz, a my się denerwujemy na nich, że oni nie wiedzą. Weźmy to, co wiemy, kontynuujmy z tym, co wiemy. I dajmy sobie, naprawdę, dajmy sobie wyrozumiałość. Zrozummy, co my w rękach mamy. I to jest do ostatniego oddechu. I ja mam nadzieję, że to zostanie u nas do ostatniego oddechu. To jest przywilej. Wkurwiający jak mało co. Frustrujący, ale też, umówmy się, odmieniający nasze życie. I nie tylko nasze. Nie tylko nasze. Dajmy sobie przestrzeń na upadki. Naprawdę. Ale jak już upadniemy, to lepiej, żebyśmy tam byli, żeby siebie podnieść. I żebyśmy nie karmili siebie, a jak to się, kurwa, miało wydarzyć? A jak to, ja się pytam, a jak to się miało nie wydarzyć? A skąd ty miałeś wiedzieć? I miałaś. Skąd? Albo 7 lat na terapii. A wiesz, ile pokoleń wcześniej nikt nie miał dostępu do tego. Ty wiesz, że ta wiedza dopiero się buduje. Ty wiesz, że ty jesteś w podróży, gdzie po prostu są roboty drogowe na każdym zakręcie. Gdzie ty startujesz dzisiaj i masz kawałek drogi pokazany na swojej nawigacji i za chwilę po prostu jest przekierowanie. Za chwilę jest przekierowanie. Bo ta droga jest w trakcie, ta autostrada jest w trakcie budowy. My ją wszyscy razem budujemy. Ale myślałam, że te wszystkie rozumy pozjadałeś, bo ale wiesz, bo ja już byłam u najlepszych guru i po prostu siedem po prostu ceremonia ayahuaski w ogóle u prawdziwego szamana z Peru, po prostu prosto z Amazonii przyjechał, chyba. I wiesz, ja po prostu mam certyfikat po prostu i ja, kurwa, ustawiam i piździawiam i ja znam wszystkie mantry świata w każdym języku, kurwa, uczyłam się u Sruru Goroswami Srami w Indiach, prawdziwego, żeby nie było. To jak ja mogę teraz? Jak? Jak? Możesz! Możesz. Bo jesteś w podróży, w której po prostu most się dopiero buduje, a ty już stoisz na krawędzi i chciałbyś przelecieć, kurwa. A tam jeszcze nawet desek do budowy mostu nie dowieźli, kurwa, i dźwig jest w drodze, a ty już byś chciał to własnymi rękoma ulepić i nagle po prostu zafera. A ja tak, ty wiesz, że ja wiem, kochanie, wiem i jestem dumna z ciebie. Bardzo, z nas wszystkich. Bardzo, wiem. To jest to, co rozmawialiśmy, a co będzie, ale a co będzie, jak ja się wywrócę? A Brené, i żeby nie było, że rozrabiam za mocno, to jest cytat. A Brené mówi, nie, ty się nie wywrócisz, ty się wypierdolisz. Nie. Ogarnij się. To jest ta podróż, kochani. To jest ta podróż. Ale czujecie, że słuchajcie, to jest tak, tam jest przestrzeń na płacz, na złość, na opadające ręce, na frustrację, na niemoc. Ona jest. I to my nie chcemy zabierać sobie prawdziwych emocji.
Ale zróbmy też przestrzeń na poklepanie siebie po plecach, na podniesienie siebie za rękę i zrozummy też podróż, w której jesteśmy. Naprawdę zrozummy, że my nie dostaliśmy instrukcji obsługi, że my się uczymy jakby as we go, po angielsku to lepiej, w trakcie podróży. My dosłownie chwilę podejdziemy i tu jest, dostajemy od życia instrukcję obsługi na kolejne może 3 przecznice, ale nie dłużej, że tam jest miejsce i przestrzeń i konieczność wręcz na pewne cofnięcie i na pewne zatrzymanie. Natomiast cokolwiek po drodze się wydarzy, nieważne jakie przebudowy tam będą, nieważne jakie przekierowania, nieważne jakie cofnięcia, nieważne jak mocno będzie wiało i chwiało, nieważne jak mocno nawalimy my albo życie nam nawali, to nic nie jest w stanie ograbić nas z naszej wartości. Nic nie jest w stanie ograbić nas z tego, kim jesteśmy. Oprócz nas samych, to jest najlepsze. Że nic, nie ma takiego słowa, nie ma takiej traumy, nie ma takiego wydarzenia, nie ma takiego potknięcia, cofnięcia i przekierowania, które mogłoby odebrać nam naszą wartość. Natomiast my jesteśmy tam i naprawdę często nam idzie bardzo dobrze. Mistrzunie po prostu. Mistrzunie, doktoraty, kurwa, certyfikaty po prostu. Z ograbiania siebie, z poczucia własnego. A ja to kurwa, ale kurwa, to ty wcale nie jesteś, ja już myślałam, kurwa, po prostu. Tak, ale nikt inny nam tego nie może zrobić. Mogą sobie gadać, to nasze poczucie wartości. Kiedyś mieliśmy taką metaforę od Ricka Hansona, że nasz mózg, fazula na wszystko, co pozytywne, jest jak teflon, a na negatywne jest jak rzep, że wszystko, co negatywne, to się czepia jak rzepa. Natomiast nasze poczucie wartości to jest po prostu jak teflon, po którym możesz w niego rzucać i to wszystko spływa, rozumiecie? Ale nasza fazula jest kurwa jak ten rzep, nie? Każda porażka i siu, siu, i to jeszcze, i to jeszcze, i to, i to, i to, i to. Kochani, jak powtarza się błędy? Jak powtarza się błędy, znowu to jest, zróbmy z tego kolejnego live'a. Co my z tych błędów możemy zrobić właśnie? Bo jak powtarza się błędy, to jest coś, co jest godne uwagi i warte, to jest potrzebne. To są momenty, wiesz, kochani, i wiecie, kochani, zrobimy z tego właśnie następnego live'a, że co my możemy w tych zatrzymaniach, przekierowaniach zrobić, bo to są bardzo ważne momenty, takie momenty, gdzie łapiemy się, o, znowu robię to samo, a myślałam, że już tego nie zrobię. To są bardzo ważne momenty w naszym życiu. Takie momenty, gdzie reagujemy nieadekwatnie do sytuacji. Czyli niby nic takiego się nie wydarzyło, a my zareagowaliśmy nie wiadomo jak. To są też momenty bardzo ważne, bardzo godne uwagi. Takie, tam trzeba się zatrzymać. Więc zrobimy sobie z tego następnego live'a. To jest bardzo dobry pomysł na live'a. Natomiast dziś chciałabym znowu zatrzymać nas w tym zatrzymywaniu się dla siebie, patrzeniu w jakiej fazie jesteśmy, ale tak naprawdę co, what's going on, co się w nas dzieje, czy jesteśmy rozchwiani, czy jesteśmy w balansie? Jeżeli jesteśmy rozchwiani, to czego potrzebujemy? Więcej spokoju, czy więcej ruchu, tak? Więcej snu, czy wstać wcześniej i ogarnąć się? Więcej stymulacji, czy trochę więcej odpoczynku i ciszy? Jak potrzebujemy jeść? Wiecie, nie ma znowu jednej diety dla każdego. Ruszać się, oddychać. Co oglądać, co ze mną rezonuje, co nie rezonuje. Rozmawialiśmy też o tym, tak? Ale też popatrzeć na naszą drogę i na naszą podróż i zobaczyć w ogóle, w jakim etapie teraz podróży jesteśmy. Może ktoś jest tutaj w takim cofnięciu. I znowu zapisać, co się wydarzyło, co mnie cofnęło. Czy to jest coś, co dzieje się pierwszy raz? Czy to jest właśnie może to jest schemat, który się powtarza i wiecie, bo one się tam powtarzają i będą się powtarzać, dopóki my z nimi coś nie zrobimy. To akurat, to w ogóle od tego nie ma ucieczki. Więc my będziemy sobie, zrobimy sobie z tego kolejnego live'a, ale zobaczyć to, a może mnie przekierowało i może ja wzięłam i wziąłem to przekierowanie, może zachorowałam, a może właśnie dziecko urodziłam, a może pracę straciłem. I nagle myślę, że to jest klapa z klopsem. I żeby naprawdę pozwolić sobie, ja pierdzielę, jestem wkurzony, to nie tak miało być. I teraz co ja z tym zrobię, tak? Co ja z tego zbuduję, co ja z tego uformuję? To dla mnie tyle momentów, z których ja naprawdę mam taką siłę w sobie, której ja nie widziałam wiele lat.
tego powstawania, słuchajcie, no tyle razy, co mnie cofnęło, tylko że ja jeszcze wcześniej, jak powstawałam, to bardzo dużo energii traciłam na gnębienie siebie. A teraz, od tych ostatnich 5-6 lat, jak a mnie zatrzymało przez ostatnie 5-6 lat wciąż wiele razy, czy to choroba, czy to różne rzeczy, i nas wszystkich życie zatrzymywało przez wojnę i pandemię, to ja już umiałam łapać tą okazję. I czasami łapałam tą okazję, tak wiecie, tak od razu, o okej, okay, to jest ważne, tu się coś dzieje, ja coś z tego zrobię, a czasami po prostu to było przez łzy i po prostu wkurwa i frustrację, ale znowu, ja jestem po swojej stronie, w swoim teamie, w swojej drużynie. I natomiast za każdym razem, kiedy to się wydarzało przez ostatnie te lata, to ja już nie szłam do siebie i nie mówiłam, że ja jestem mniej warta, bo się potknęłam. Albo że ze mną jest coś nie tak. Nawet jeżeli ja powtarzam schemat 70 raz i myślałam, że już go nie powtórzę, a znowu go powtórzyłam, to ja nie chcę do siebie mówić, dlaczego kurwa znowu sobie na to pozwoliłaś. Znamy tą historię, kiedyś o niej opowiadałam. Tylko ja do siebie mówię, okej, kochanie, dlaczego sobie znowu na to pozwoliłaś już 70 raz? Opowiedz mi o tym, ja chcę wiedzieć, bo to już się powtarza tak wiele razy. Ja, skoro to się powtarza tak wiele razy, to potrzebuję, im więcej razy powtarzany schemat, tym więcej uwagi od nas potrzebuje. I czasami nie będziemy w stanie tam pójść sami. Czasami naprawdę będziemy potrzebowali pomocy, terapii, tak, żeby, ale iść i to rozpakować. Tu jest coś na rzeczy. Rzeczy same z siebie od tak się nie dzieją. Jeżeli to jest schemat, który się powtarza i który nas krzywdzi, on sam od tak się nie rozpuści. Chyba że niechcący zamienimy go na nowy, ale zazwyczaj potrzebujemy swojej uwagi, swojej świadomości i wiedzenia, jak chcemy inaczej się zachowywać, jakich innych ludzi chcemy w swoim życiu mieć, tak? Bo często mamy schemat przyciągania podobnych ludzi albo schemat, ja miałam mnóstwo takich schematów, ja na przykład miałam taki schemat, że co zarobiłam pieniądze albo co się trochę odbiłam od dna, to zaraz padałam, co coś zarobiłam, to traciłam, co wyzdrowiałam, to chorowałam. Ja miałam bardzo mocno schemat zawracania, a propos cofania się do piwnicy, do tego, że i znowu ja tam tak wiele przekonań znalazłam, że niegodna, że niewystarczająco dobra, że nie warta, że się nie da, że to niemożliwe, że to nie dla mnie, więc ja coś zbudowałam i to zaraz straciłam. I ja traciłam w życiu bardzo dużo. Ja straciłam dziecko, jak byłam młoda, straciłam partnera, jak byłam młoda, straciłam pracę, ja nie wiem, moja mama odeszła, jak była młoda, mój ojciec, którego nigdy nie poznałam, po prostu wiecie, ja tak dużo rzeczy traciłam i co ja coś zarobiłam, to zaraz wydawałam, jak nie gubiłam, no rozdawałam, to mnie ktoś okradł, to chyba to mnie zadłużył, wiecie, po prostu ja cały czas miałam takie cofki aż i właśnie wtedy w tej przyczepie miałam takie, dlaczego ty kurwa znowu sobie na to pozwoliłaś? Ale mówię, nie, ja tak się nie dowiem, ja nie znajdę odpowiedzi w taki sposób, więc ja usiadłam i powiedziałam, okej, okay, opowiedz mi o czym, o tym, dlaczego. I ja niektóre przestrzenie rozpakowuję do dziś, kochani, ale ja już rozpakowuję i ja będę je rozpakować do ostatniego oddechu. I powiem wam jedno, moja fazula dalej przychodzi mi i mówi, że Karolina ma łatwiej czasami, nie? I że Krzysiek ma bogatych teściów. I ja jej mówię, mają, a ty nie masz. I my będziemy działać inaczej. Też bardzo mi pomógł w tym na przykład Goggins, nieraz o nim rozmawialiśmy i Goggins. Nie pamiętam, czy tutaj tą historię opowiadaliśmy, ale to będzie dobra historia. Goggins to jest taki, wiecie, taki gość, który tam słynie, dla tych, którzy go nie znają, z tego, że jest jednym z najtwardszych w ogóle tam ludzi na planecie Ziemia. Nie? Przekroczył siebie wiele razy, ale miał bardzo wiele rzeczy osiągnął w życiu. Ale miał bardzo trudny start właśnie. Miał bardzo trudny start. Był z biednego domu, był czarny, wychował się w białej dzielnicy, był wyzywany od czarnuchów i bardzo słabo się uczył. W ogóle nie chodził za dziecka do szkoły za bardzo, bo jego ojciec go bardzo bił. I ojciec ich tak bił z bratem, że ich zabierał do takiego, wiecie, pokoju, gdzie w ogóle było lustro na sufitach i rozbierał ich do naga i po prostu lał ich pasem. I nie dlatego, że oni coś zrobili, tylko dlatego, że po prostu miał na to ochotę albo miał dzisiaj zły dzień. I to się działo po prostu latami. Oprócz tego, on właśnie przez to nie chodził do szkoły, bo ojciec go zmuszał do jakiejś tam pracy, albo nie chodził do szkoły, bo był tak pobity, że nie mógł do tej szkoły iść. I on się nie nauczył za bardzo ani pisać, ani czytać, co też było takie trudne dla niego, żeby coś w życiu później osiągnąć. I
I historii o nim jest wiele, ale jest taka historia, gdzie on, bo on bardzo chciał, on był w ogóle, on ważył 300 funtów i nie kochał, nie cierpiał swojego życia i siedział codziennie na kanapie, jadł pączki, pił szejki i pracował w restauracji, gdzie pryskał od karaluchów tej restauracji. Pewnego dnia zobaczył film na Discovery o Navy Seals. I taką myśl miał, że on chce zostać Navy Seal. I to była trzepnięta myśl, w ogóle niemożliwa dla umysłu, nie? I jak to by się miało wydarzyć, to i tamto. I on wybiera się w tą podróż i mu się to udaje. I od tamtej pory wiele, wiele rzeczy mu się udało. Natomiast jest taki moment, gdzie on opowiada, że on już, jak dostał się do tego Navy Seal i jedzie tam i widzi tych wszystkich żołnierzy, którzy tam razem z nim się dostali. I on stoi tam i patrzy na tych wszystkich wyszlifowanych właśnie, na te Karoliny i Krzyśków, którzy mieli łatwiej, na tych wszystkich żołnierzy, którzy mieli łatwiej. I on patrzy na nich i zaczyna po prostu się kurczyć sam w sobie, bo patrzy i mówi, i ma takie myśli. Twój dziadek pewnie poszedł, był w wojsku i był w szkole wojskowej i ojciec był w szkole wojskowej i pewnie gdzieś tutaj twój ojciec albo dziadek to jest generałem albo porucznikiem i wy wszyscy byliście w szkole wojskowej, a ja nie byłem w szkole wojskowej. W ogóle 3 razy egzamin musiałem zdawać i na pamięć się musiał te książki uczyć, bo nie umiał zapamiętać tego wszystkiego, bo tak ciężko mu było właśnie czytać i pisać. Dla niego, on mówił, że stresujący bardziej był egzamin pisemny dla tego Navy Seals niż ten wyczynowy. I on tak, wiecie, zaczyna tak się kurczyć, patrzy na tych wszystkich ludzi, którzy mieli łatwiej niż on. I zaczyna mieć taką myśl, że on tu nie przynależy, że on nie jest przygotowany tak, jak oni są przygotowani. I nagle tak myśli o tym w swoim życiu, o tym wszystkim, co mu się przydarzyło i jak on miał gorzej, a oni mieli lepiej. I nagle ma taką myśl, ja jestem dopiero przygotowany, nie? Oni może poszli do szkoły, oni może mieli łatwiej, oni może mieli lepiej, może mają dziadka i pradziadka i ojca w szkole oficerskiej, ale mnie to kurwa życie... Mnie to życie dopiero przygotowało. Myślę o tych wszystkich trudnościach, o tym, jak on to przechodził, jak go cofało, jak go zatrzymywało, jak on wciąż wstawał i szedł do przodu. I nagle zdał sobie sprawę z tego, że on prawdopodobnie jest z nich wszystkich najbardziej przygotowany, bo właśnie takie, a nie inne miał życie. I on używa tego właśnie skąd przyszedł i jak jego droga wyglądała i jak trudniej on miał, jako siły. To jest ten sam Goggins, który ten słoik ciasteczek, o którym ostatnio rozmawialiśmy, robi. I on użył tego jako inspiracji. I on też ma taką historię, wiecie, jak już tak będę kończyć, to też już opowiadałam, ale jeszcze to opowiem raz. Bo on często robi rzeczy takie szalone, nie? Jedni go lubią, drudzy nie znowu. Ale w jednym z wywiadów go się zapytali, skąd on bierze siłę, jak on znajduje siłę, żeby i w ogóle motywację do tego, żeby kontynuować. I on mówi, że każdy z nas wierzy w co innego. Każdy wierzy w innego Boga albo w ogóle w energię, wszechświat. On mówi, ja jestem wierzący. I on mówi, i nieważne w jakiego Boga wierzysz. On mówi, ja wierzę tam w swojego Boga. I on mówi, ja mam taką myśl, która mnie prześladuje i mnie nie odpuszcza. Że jak ja pewnego dnia już zejdę z tej planety i po prostu widzę siebie, jak tam pukam do tych drzwi i otwiera ten Bóg i wita mnie. I wita i jest taka duża tablica i na tej tablicy jest moje zdjęcie i są wszystkie moje osiągnięcia i tam jest Navy Seal i Rangers i Air Force i tam rekord Guinnessa w podciąganiu i maraton tu i maraton tam. Ja tak patrzę na tą listę i tak patrzę na to zdjęcie i mówię do tego Boga, to nie ja, to nie ja, to jest jakiś inny człowiek, to nie ja, bo on mówi, wiesz, bo jak ja tam docieram, to ja z tej kanapy nigdy nie wstałem i nie spróbowałem. I ja docieram dalej, ważąc te 300 kilo, 300 funtów. Po prostu z tej restauracji, z tymi karoluchami, z tym szejkiem w ręku tam docieram i patrzę na tego Boga i mówię, ale to nie ja. A on do mnie mówi, to ty i wszystko, i to jest cały twój potencjał, który ty w sobie miałeś. Tylko ty nigdy się do tego nie stawiłeś.
Ty z tej kanapy nie wstałeś. I on mówi, i to ta myśl mnie prześladuje i inspiruje i motywuje, że ja, gdziekolwiek to miejsce jest i czy one jest naprawdę, czy ono istnieje tylko w mojej głowie, w moim sercu, to ja chcę pewnego dnia dotrzeć tam i spojrzeć na tą listę i na to zdjęcie i być dokładnie tym, żeby jedno ze z drugim było spójne. Ja chcę być jednym i tym samym zdjęciem i jedną i tą samą listą. Ja chcę wykrzesać z siebie wszystko, co jest tutaj ukryte. On mówi, bo popatrz na mnie. Popatrz na mnie. This motherfucker, on mówi. Ja go wykrzesałem z 300-funtowego gościa, który siedział na kanapie. On był schowany w 300-funtowym ciele siedzącym na kanapie. Ja go stamtąd wykrzesałem. On mówi, ja nie mogę przestać myśleć o tym, co jeszcze tam jest. Jak ja to wykrzesałem z tych 300 funtów. This motherfucker, on mówi, to co jeszcze tam jest. I ja sobie pamiętam, jak tego słuchałam, to też pamiętam, że dostałam taki komentarz, piękny komentarz pod jednym z moich filmów, gdzie ktoś napisał, Ewciu, a ile można się rozwijać i to, i po co, a ja kocham taką Ewcię, jaką ty jesteś teraz i tu już nic nie trzeba zmienić, ja cię kocham taką, jaka jesteś. I ja mówię, dziękuję, też siebie kocham taką, jaka jestem. Wreszcie i nareszcie, bo wiele lat na to czekałam. Natomiast ja tutaj taka, ja się taka nie urodziłam. Ja taka nie byłam. Wystarczy się cofnąć 13 lat temu do moich filmów. Ja tego motherfucker wykrzesałam też, rozumiecie? I dalej krzesam. I do ostatniego oddechu będę krzesać. Ja się kurwa nie zatrzymam. Choćby wszyscy na tej planecie mieli łatwiej, to ja i tak dalej będę robić swoje. Rozumiecie, że dla mnie ta podróż się stała podróżą, która czasem jest wypełniona łzami, wkurwami i frustracjami. Ale ona jest dla mnie podróżą, dla mnie samej. Ze mną samą i do mnie samej i wszystkich innych, którzy będą chcieli brać w tym udział i tych blisko mnie i tych, którzy gdzieś tam są dalej. Jakby nie w formie egoistycznej dla mnie, ale dla mnie, ja jestem po swojej stronie. I jak ja patrzę na to, to ta podróż przestała dla mnie być zadaniem do wykonania, problemem do naprawienia, rozumiecie, czymś do przerobienia w pewien okres. To nie jest szkoła, w której ja mam wszystko zaliczyć w 4 lata i kurwa napisać pracę dyplomową na 6 z plusem i przynieść czerwony pasek i nie dostać żadnej pały po drodze, bo to jest to, jak my podchodzimy do rozwoju, jest pochodną w ogóle tego, co nas szkoła uczyła. Rozumiecie? Uczysz się, kujesz, idziesz na klasówkę, musisz zdać idealnie. Huk, że 2 dni później nic nie pamiętasz. Kogo to interesuje w ogóle? Po co? Nie, jest okej. Okay. Jest 5 albo 6 w dzienniczku? Jest. Zaliczony. Ciśniesz dalej, tak? I my tak próbujemy cisnąć jak w szkole. Zdawać te oceny, przerabiać, nie rozumiejąc, że życie w ogóle tak nie działa. Że mało który dobry lekarz idzie do szkoły, kończy szkołę medyczną i później się nie musi dokształcać. Jakby to byłoby bardzo niebezpieczne i czasami bywa, tak? Czy prawnik, czy po prostu to się nie da. My cały czas potrzebujemy się edukować, a my nas tak nauczyli, że 4 lata ogarniasz studia, czy tam 7 lat, 10 zależy od zawodu i później już nic nie musisz robić w ogóle. Tylko abyś dobre dzienniczki, dobre studia, dobry dyplom w ogóle, dobra robota i praca skończona. No nie. Nic w życiu naprawdę tak nie działa. I my wszędzie to aplikujemy. Zaczynasz się spotykać, chodzisz na randki, po prostu motylki w brzuchu, wszystko jest cudownie, miłość od pierwszego wejrzenia, wprowadzacie się razem i nagle jest kłótnia, afera, potknięcie i mówisz, ale kurwa, ale jak to możliwe? Przecież my już na tej pierwszej randce to zdaliśmy na 6 z plusem, my się zakochaliśmy, spojrzeliśmy sobie w oczy i dlaczego to są jakieś problemy? To już nie powinno być kurwa problemu. Rodzisz dziecko, po prostu patrzysz w te niewinne oczy, dajesz mu tyle miłości, no a nagle on zaczyna tupać nogą, nie wiem, mieć swoje humory i w ogóle nie chce z tobą gadać przez tydzień. No mówisz, ale dlaczego? Bo kurwa taka planeta, dlatego! A co ze mną jest nie tak? Wszystko z tobą jest okej. Okay. Wszystko z tobą jest okej. Okay. Tutaj tak jest. Tutaj tak jest. Ja nie wiem, kto to wymyślił, kurwa, ale to nie jest prawdziwy skrypt na życie. Nie jest prawdziwy skrypt.
I później my mamy, sami na siebie jesteśmy źli, naprawdę, bo nauczyli nas, że idziesz do szkoły, robisz to, 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 dostajesz takie, takie oceny i w ogóle nas nauczyli, że już później nic nie musisz się uczyć. Nic nie musisz się uczyć. To nie jest tak. Dlatego my chcemy iść na terapię, odrobić pracę domową, iść na kurs, odrobić, mówię, 7 lekcji i później już nic nie robić. To jest to, wracamy do początku, do tego, co rozmawialiśmy. Nikt się jeszcze tak nie wysikał, żeby na drugi dzień nie musiał znowu się wysikać albo za godzinę, tak? Nikt się jeszcze tak nie umył, żeby się nie musiał umyć wieczorem albo na drugi dzień, albo w tym tygodniu, tak? To, a ja, kochani, to w ogóle tak, wiecie, jak to pokochaj siebie, utul siebie, bądź życzliwy dla siebie, przodem do siebie, ze sobą za rękę, ale na początku w ogóle, zanim my dojdziemy do miłości, kochania siebie i tulenia siebie, to krok pierwszy powinien brzmieć odpierdol się od siebie. Koniec, kropka, no ja pierdzielę, no ile można? No ile można? Więc jakby... Często takie pytania były właśnie. A od czego zacząć jakby pokochanie siebie? A od czego? Ja nigdy nie wiedziałam, co powiedzieć. Ja już teraz wiem. Krok pierwszy, odpierdol się od siebie. Jak ktoś was zapyta, a od czego ty zacząłeś? Odpierdol się od siebie. Ok? Gabiszy? Czy nie gabiszy? Kochani, bo znowu jest dłużej niż planowałam, ale nie jest źle, bo początek wytnę i znowu będzie prawie godzina. Kochani, więc tyle na dziś. Widzimy się jakoś po weekendzie. Ja będę się odzywać. Pobądźcie z tym, ale naprawdę, słuchajcie, nie wrzucajmy tej lekcji do pudełka banał, tylko dlatego, że to znamy i to wiemy. Ja wiem, że to znamy i to wiemy. Pytanie jest, czy tym żyjemy. Jakby tam szukajmy swojego życia, a nie w tym, co wiemy, tak? Więc stawmy się do tego, pobądźmy z tym, wysłuchajmy jeszcze raz tego, pomimo tego, że wiemy, stawiajmy się do tego, popatrzmy na swoje życie, gdzie jesteśmy, w jakiej fazie fazuli na ten moment jesteśmy. Dajmy sobie przestrzeń na te cofki i zatrzymania i przekierowania. Odchrzańmy się od siebie raz na zawsze. Obiecajmy sobie, że tak, ile to będzie trwać? Do końca, kurwa, do końca. A ile ty byś chciał, że będzie trwało? Co, ty będziesz siebie lubił przez następne, nie wiem, 3 live'y i co, i koniec? I później to już masz wywalone na siebie, bo Kryśka ma łatwiej? Do końca, kurka wodna, do ostatnio. A ile się wyrabia nawyk? 21 dni? Nie, kurwa, do końca. No albo jest nawyk, albo go nie ma. Do końca. A jak długo? Do końca. Od czego zacząć? Odpierdolić się od siebie. Nagle mamy, słuchajcie, chyba mamy wreszcie receptę. Chyba dotarliśmy do wspólnej recepty. Kochani, to tyle.